trzeci weekend majowy socowianie i goście miasta spędzili w Parku Miejskim i na stadionie, wspólnie świętując Dni Socowa. W tym roku impreza odbyła się 20 i 21 maja. W ramach tego wydarzenia już po raz drugi odbyły się m.in. zawody drwali Steel Timber Sports. Nie zabrakło również koncertów z udziałem znanych artystów. Siekiera, na moment nie chciała wyskoczyć z tego polu. Różnica jest naprawdę niewielka. Steel Timber Sports jest to międzynarodowa impreza. Zawody polegają na sportowym cięciu i rąbaniu drewna. W Polsce w zawodach startują z reguły strażacy ochotnicy, którzy podczas prac ratunkowych nieraz muszą korzystać z takich narzędzi jak siekiera, piła zwykła oraz spalinowa. Jest bardzo głośno, bardzo szybko. Zawodnicy muszą wykonać w jak najszybszym czasie cztery konkurencje polegające na przecięciu przy użyciu pilarki lub piły ręcznej albo przerąbaniu przy użyciu siekier takich potężnych kłód drewna o średnicy 30-35 cm. A zajmuje im to około jednej minuty tym najlepszym. Tym razem w zawodach wystartowało 14 uczestników. Pogoda dopisała, co spowodowało, że kibice licznie zgromadzili się pod sceną. Jak się podoba ta impreza? O, superek. Jestem coraz, jest impreza, to jestem. Ma pan tutaj jakiegoś faworyta? Michała. Dużo emocji, no i nasz chłopak do finału wszedł, to tym bardziej. W tym roku byliśmy pierwszy raz i tak spodobało się i jak będzie za rok, to przyjedziemy. Super, super, bardzo super. Pierwszy raz jestem. W zeszłym roku nie byłem. Słyszałem, że jest, ale naprawdę. Czyli jak za rok będzie, to pan przyjdzie też? Jak dożyję, to przyjdę. Niektórym nawet poszczęściło się dostać krążek drewna z autografem ulubionych zawodników. Wygrałam taki plasterek drewna. Chciałam i mam. Ma pani tam też taki pamiątkowy podpis. Pana Michała, bo na niego się patrzy tak, że po prostu emocje takie, taka siła, taka moc. Powiedz nam, co tutaj masz takiego? Autograf Kamila Dubickiego. Rozumiem, że kibicowałeś tutaj temu zawodnikowi akurat. Tak, i też Szymonowi. Rozumiem, że tutaj panu też się podoba. Tak, przyjechaliśmy razem. Po raz pierwszy? Tak. Myślę, że to będzie nasz stały punkt w przyszłym roku. W finale zmierzyli się Szymon Groenwald i Michał Dubicki. Zawodnicy zaoferowali fanom niesamowite emocje. Tegoroczne zawody wygrał Michał Dubicki z wynikiem minuta 3,72. Uczestniczę bodajże od 2017 roku. Do tej pory trwam w tych zawodach, jest dużo emocji, fajna zabawa, no i super towarzystwo, koledzy przede wszystkim, nie? Z całej Polski. Głowa musi być mocna. Wydolność, siła jest, no ale nieraz emocje nie wytrzymują, no i można dużo błędów popełnić. No w pierwszym biegu popełniłem, ale w następnych starałem się już robić to wypracowane, swój trening, także udało się. Szymon Groenwald uplasował się na drugim miejscu z wynikiem minuta 4,46. Emocje są bardzo wysokie, był bardzo dzisiaj zacięty konkurs. Uważam, że był to jeden z najlepszych konkursów, jakie były dotychczas. Najtrudniejszą konkurencją dzisiaj był singleback, piła moja, twoja, tak zwana po polsku. Uważam, że to mi sprawiło najwięcej trudności w dzisiejszych zawodach. A dlaczego? Może delikatne błędy techniczne, może lekki stres i wszystko się do kupy złożyło. Bo właśnie liczyła się każda sekunda. Zgadza się, no tutaj czas gra dużą rolę. Michał Dubicki i Szymon Groenwald zakwalifikowali się również do zawodów European Trophy, które tym razem odbędą się 30 lipca w Poznaniu. Po zawodach drwali obchody Dni Socowa były kontynuowane na Stadionie Miejskim. W tym roku dwudniowa impreza. Pierwszy dzień to jest Miasto Młodych Festiwal, drugi dzień to są Miasto Kultury i Pokoleń. Pierwszego dnia dzisiaj, w ten słoneczny dzień, mamy młodych artystów dla młodej publiczności. Jest Stanisław, jest Max Łapiński, Michał Szczygieł, STR i na koniec zabawa z DJ-em. Po raz pierwszy w Socowie i bardzo miłe zaskoczenie, że tak powiem. Nie spodziewaliśmy tak się szczerze takiej wielkiej sceny, takiej wielkiej przestrzeni. Organizacja jak najbardziej na wysokim poziomie. Co dzisiaj usłyszeliśmy m.in. w twoim wykonaniu? Przede wszystkim były to głównie moje autorskie utwory. Utwory typu 22, pójdę już. Jak na razie bardzo przyjemnie jest. A co miło? Ale jak to będzie dalej, zobaczymy. Co roku państwo przychodzą? No nie, pierwszy raz. Dopiero przyszliśmy, ale jest w porządku. Jesteście miejscowi czy z okolic? U Leśnicy. Proszę. Specjalnie tutaj państwo przyjechaliście? Tak, tak. A po raz pierwszy czy po raz kolejny?
Ja jestem drugi raz. Super, jak zawsze, jak co roku, wspaniale. Czy pani co roku przychodzi? Tak, co roku. Od 15 lat. Rozumiem, że zabawa będzie do nocy. A oczywiście, że tak. Pogoda świetna, organizacja super. Stanisław zaśpiewał, młoda gwiazda. Niektórzy wieszczą mu świetną karierę. No ludzie się bawią, cieszymy się. Drugiego dnia na scenie wystąpiły zespoły lokalne, a wisienką na torcie był koncert Terezy Werner i koncert zespołu Lady Punk. Odkąd pamiętam, jestem z Sycowa i żyję tutaj od zawsze, to dni Sycowa było takim elementarnym, pierwszym, dużym wydarzeniem, kiedy wchodzimy w już taki etap wakacyjny, weekendowy, grillowy, więc odkąd pamiętam, to Dni Sycowa zawsze funkcjonowały. Oczywiście pandemia to w jakiś sposób zaprzestała, ale wracamy i myślę, że już nikt nie pomyśli o tym, żeby te Dni Sycowa likwidować. Echo 24, Nina Iwtuszenko.